W tym filmie przedstawię Ci, co to motywacja, jak ona działa i jak możesz sprawić, aby czuć się zmotywowanym przez praktycznie cały czas. Więc jeżeli Cię to interesuje, to zapraszam Cię do oglądania. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, zacznijmy w ogóle od tego, co to jest motywacja. Motywacja to nic innego jak po prostu uczucie, które jest wywoływane w naszym umyśle przez hormon, który nazywa się dopaminą. Dawniej myślano, że dopamina jest odpowiedzialna za uczucie przyjemności w naszym umyśle, aczkolwiek dzisiaj już wiemy, że tak nie jest i dopamina tak naprawdę jest odpowiedzialna właśnie za to uczucie pragnienia zrobienia tej rzeczy. A więc dopamina wydziela się wtedy, kiedy chcemy zrobić jakąś daną przyjemną rzecz, przez co czujemy się zmotywowani do tego, aby ją zrobić. Ale zaraz po tym, jak ją zrobimy, i mówimy tutaj o tych jakby złych przyjemnościach, to ten poziom dopaminy znacznie spada. Dlatego na przykład, kiedy obejrzysz jakiegoś pornosa, to nagle po tym już nie chce Ci się nic robić. Dzieje się tak dlatego, że ta aktywność wywołuje ogromną stymulację w Twoim umyśle, przez co Twoja dopamina wystrzeliwuje po prostu w kosmos. Tylko problem z tym jest taki, że ta dopamina zamiast wrócić do tego normalnego poziomu, który miałeś wcześniej przed zrobieniem tego, ona spada poniżej ten poziom. Poniżej ten baseline, który miałeś wcześniej. Dlatego zawsze po zrobieniu jakiejś bardzo stymulującej rzeczy, która wiesz, że jest dla Ciebie zła, ale jest przyjemna, czujesz się mocno zdemotywowany, ponieważ Twój baseline dopaminowy znacznie spada. Dlatego właśnie naprawdę istotnym jest to, abyś kontrolował to, jak często robisz te proste przyjemności, które wiesz, że nie są dla Ciebie dobre, i balansował to zrobieniem tych ciężkich, bolesnych rzeczy, które podnoszą Twój baseline dopaminowy. Bo widzisz, to, ile dyskomfortu odczuwasz w swoim życiu, jest wprost proporcjonalne do tego, jak dobrze czujesz się na co dzień i jak bardzo zmotywowany jesteś na co dzień do osiągania swoich celów. I działa to również w drugą stronę. A więc sekret do nieograniczonej motywacji to dobrowolne poddawanie się tym wszystkim ciężkim rzeczom, które wiemy, że są dla nas dobre, i priorytetyzowanie tych dobrych rzeczy ponad te proste przyjemności, którymi próbuje skusić nas współczesny świat. A więc kluczem tutaj jest zachowanie równowagi pomiędzy przyjemnością a bólem w naszym codziennym życiu. Dlatego jeśli czujesz się ostatnio pozbawiony motywacji i chęci do tego, aby pracować na swoje cele, może to wynikać z tego, że ostatnio wybierałeś proste przyjemności ponad ciężką pracę. I dobra wiadomość jest taka, że nigdy nie jest za późno, aby to odwrócić. A więc jedynym praktycznym krokiem, który możesz zaimplementować już dzisiaj, który podniesie Twoją motywację, jest przeanalizowanie swoich decyzji. Zastanów się nad tym, czy ciągle tylko wybierasz natychmiastową gratyfikację, czy ciągle jesz tylko śmieciowe żarcie, czy grasz tylko na kompie, czy oglądasz tylko pornografię? Jeśli tak, to zamiast tego spróbuj włączyć do swojego życia jakieś pozytywne, ciężkie nawyki, które wyrwą Cię z Twojej strefy komfortu. Nie jest to kanał naukowy, dlatego nie będę zagłębiał się za bardzo w cały ten naukowy aspekt odnośnie dopaminy i motywacji. Jeżeli Cię to interesuje, to polecam Ci obczaić podcast doktora Andrew Hubermana. On tam to wszystko bardzo dobrze tłumaczy od strony naukowej. Jest to naprawdę ogólnie ciekawy podcast, nie tylko odnośnie dopaminy i tak dalej, ale odnośnie wielu innych bardzo ciekawych tematów, więc polecam Ci go obczaić. I w sumie to tyle. Ale zanim jeszcze zakończę ten filmik, chciałbym serdecznie podziękować każdemu z Was za to, że jesteście i mnie wspieracie, bo jest już nas ponad 3000 i z dnia na dzień jest nas coraz więcej. Nie jestem w stanie wyrazić słowami, jak bardzo cieszy mnie to, że jest coraz więcej chłopaków, którzy tak jak ja kiedyś chcą czegoś więcej od życia i chcą w końcu wyrwać się ze swojej strefy komfortu. Niesamowicie cieszy mnie to, jak wielu z Was nie chce się poddać całej tej manipulacji, którą chce wywołać na nas dzisiejszy świat. Jestem dumny z tego, że tylu z Was nie chce być uzależnionymi od tych wszystkich prostych przyjemności, jak gry komputerowe, pornografia, masturbacja i wiele innych. I zamiast tego wybieracie dużo cięższą, ale również dużo bardziej wartościową ścieżkę, jaką jest rozwój osobisty. Bo widzisz, pewnie myślisz, że rozwój osobisty rozchodzi się tylko i wyłącznie wokół stawania się najlepszą wersją samego siebie. Aczkolwiek nie jest tak do końca. Widzisz, kiedy będziesz starszy, to zaczniesz już myśleć bardziej długoterminowo i uświadomisz sobie, że nie robisz tego tylko i wyłącznie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, aby stać się jak najlepszym mężem dla swojej przyszłej żony, aby stać się jak najlepszym ojcem dla swoich przyszłych dzieci. My robimy to, aby móc w przyszłości stworzyć dobrze funkcjonujące rodziny, które będą podstawą i fundamentem naszego zdrowego i dobrze funkcjonującego społeczeństwa. Widzisz, od takich mężczyzn jak ja i Ty, stary, zależy przyszłość naszego społeczeństwa. Takich ludzi jak Ty i ja zależą losy świata. Od ludzi, którzy są gotowi wziąć się w garść, przestać zwalać winę za wszystko złe w swoim życiu na innych, i od ludzi, którzy są gotowi wziąć całą tą odpowiedzialność na swoje barki. Dlatego następnym razem, kiedy nie będziesz miał motywacji do tego, aby to wszystko zrobić, przypomnij sobie, dlaczego to wszystko robisz. Dlaczego przelewasz cały ten pot, krew i łzy. Przypomnij sobie, że Ty nie robisz tego tylko i wyłącznie dla siebie, ale po to, żeby stworzyć lepszy świat. I pamiętaj, jestem z Ciebie dumny. Bo jeżeli obejrzałeś ten film do tego momentu, to oznacza, że naprawdę chcesz się zmienić i faktycznie ciężko pracujesz, aby to zrobić. I to tyle, stary. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Jeśli tak, to zostaw suba, łapkę, napisz jakiś fajny komentarz, a w opisie zostawiam Ci link do Discorda, gdzie znajduje się więcej chłopaków takich jak Ty, więc jeżeli chciałbyś ich poznać, to serdecznie Cię zapraszamy, oraz link do mojego Instagrama, więc jeżeli chciałbyś mi zadać jakieś pytanie, lub interesuje Cię to, co robię na co dzień, to często wrzucam jakieś storki, więc jeżeli Cię to interesuje, to również Cię zapraszam. I to tyle. I pamiętaj, szkoda życia, nabicie pizdu. Pozdro. Kurwa, mikrofon się rozjebał.